Cześć, ja jestem Karolina, a to jest 8 podcast i mamy dzisiaj 25 grudnia, czyli to jest czas na przedstawienie Wam kolejnej opowieści. Tym razem dotyczy ona rodziny Lawson. Oto prawdziwa historia, która wydarzyła się na wzgórzach zachodniej Karoliny Północnej w 1929 roku. Tragedia ta wydarzyła się w pobliżu małego miasteczka Danbury w hrabstwie Stokes. Człowiek ten pozbawił życia swoją rodzinę i siebie. Nazywał się Charlie Lawson, a piosenka ta nosi tytuł The Story of Lawson Family. To był długi, ostatni świąteczny wieczór. Na ziemi leżał śnieg. W swoim domu w północnej Karolinie morderca został znaleziony, a miał on kochającą żonę. Ale nikt nigdy nie wiedział, co spowodowało tragedię. Odebrał życie swojej rodzinie. Na początku zabił żonę, podczas gdy dziecko płakało. Proszę, tato, oszczędź nas. Ale wściekłego człowieka nie można było powstrzymać. Nie posłuchał ich wezwania i ciągle oddawał strzały. Tak w luźnym przełożeniu przeze mnie na nasz piękny język polski przedstawiona została prawdziwa tragedia rodziny Lawson, napisana przez Waltera Kida Smitha, a zagrana przez zespół Karolina Buddies, a teraz przejdę do tej właściwej historii. W roku 1911 Charles Lawson poślubia Fanny Manning. Charles jest starszy od swojej żony o 6 lat i w momencie ślubu oboje mają odpowiednio 25 i 19 lat. Mają razem ośmioro dzieci, jednak jeden z synów Williama, urodzony w 1914 roku, dożywa jedynie 6 lat. W 1918 roku, w ślady za swoimi braćmi Marionem i Elijah, Charlie przenosi się w rejony Germantown. W roku 1929 w Stokes County w północnej Karolinie zima była trzaskająca. Na ziemię spadła gruba kołdra śniegu i mocno ujemne temperatury, które utrzymywały tę kołdrę w rejonie właśnie Stokes County. I właśnie to dojmujące zimno sprawiło, że krótko przed świętami Bożego Narodzenia cała rodzina Lawson pojechała do miasta, by kupić nowe ciepłe ubranie. Planowali też zrobić nowe świąteczne zdjęcie rodzinne. Oprócz Charlesa i Fanny rodzinę tworzyła siódemka dzieci w przedziale wiekowym od czterech miesięcy do 17 lat. Rodzina nie śmierdziała groszem, jednak Charlie miał na tyle pieniędzy, by dwa lata wcześniej móc sobie pozwolić na kupienie swojego własnego kawałka ziemi. Dzień Bożego Narodzenia w domu Lawson zaczął się całkiem zwyczajnie i spokojnie. Dwunastoletnia Carrie i siedmioletnia Maybell poszły w odwiedziny do ciotki i wuja. Jednak ich ojciec czekał na dziewczynki w stodole. Z ukrycia wystrzelił w ich kierunku, kiedy już wracały do domu ze strzelby kaliber 12. I aby się upewnić, że jego dzieci na pewno nie żyją, dodatkowo tłukł pałką ich ciała żeby mieć tę pewność. Natomiast, żeby ukryć to, co właśnie uczynił, przeniósł ciała dziewczynek do stodoły. Kiedy wyszedł ze stodoły, kolejna osoba, która znalazła się na jego celowniku, była to jego żona Feny. Kobieta stała na ganku i nie jest jasne, czy widziała to, co chwilę wcześniej zrobił jej mąż. Niemniej, niestety, po chwili stała się kolejną ofiarą męża. Dalsze swoje kroki mężczyzna skierował do domu, a była tam najstarsza córka, 17-letnia Mary, oraz młodszy brat James, którego szybko złapała, by razem znaleźć jakieś miejsce, w którym mogliby schować się przed ojcem. Niestety im się to nie udało, i gdy mężczyzna wszedł do domu, najpierw strzelił do Mary, która poniosła śmierć na miejscu, a następnie do czteroletniego Jamesa i dwuletniego Raymond'a. Źródła nie są jednoznaczne, bo jedynie mówią, że chłopcy zostali zastrzeleni, a inne z kolei mówią, że zostali zatłuczeni. Ostatnią ofiarą ojca było czteromiesięczne niemowlę dziewczynka Marylu. Jeżeli ktokolwiek w tamtej okolicy słyszał wystrzały dochodzące z miejsca, w którym mieszkali Lawsonowie, najprawdopodobniej nie zaprzątał sobie mocniej tym głowy. Od lat dwudziestych ubiegłego wieku w północnej Karolinie. Praktykowano tradycję strzelania do królików w święta. I ta tradycja niejako pomogła Arturowi, synowi Charlesa i Fanny, na uniknięcie podzielenia losu jego rodzeństwa i matki. Chłopak był tego dnia w mieście, bo miał kupić amunicję, żeby później móc wybrać się na polowanie. Póki co jednak nikt nie był świadomy losu, jaki spotkał rodzinę Lawson, dopóki po południu nie zjawił się u nich dopóki po południu nie zjawili się u nich krewni, by złożyć kuzynom życzenia bożonarodzeniowe. Jednak to, co zastali na miejscu, mogłabym opisać jedynie dwoma słowami – krwawa jadka. Zarówno na zewnątrz domu, jak i w środku Lawson ułożył wszystkich, każdego z zabitych członków rodziny, z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej i z głową położoną na poduszce. Dwie córki, które Lawson schował w stodole, ułożył z kamieniami pod głowami. Po dokonaniu rzeźni na rodzinie Lawson uciekł do lasu, zabrał ze sobą dwie strzelby oraz psa. Ślady krwi doprowadziły później ludzi szukających go do strumienia, w którym umył zakrwawione ręce, a ślady butów odciśnięte na śniegu pokazywały, że mężczyzna kluczył między drzewami. Kilka godzin później Charlie Lawson popełnił samobójstwo. Do tego czasu ciała jego rodziny zostały odnalezione. Wieści się rozeszły, a i dużo postronnych osób zaczęło gromadzić się na terenie posiadłości. Kiedy Arthur Lawson wraz z policjantami usłyszeli wystrzał, pobiegli w stronę, tam w tę stronę, z której go słyszeli i odkryli Charlieego martwego. Na ciele mężczyzny znaleziono dwie kartki. Na jednej kartce napis głosił: Mogą powodować kłopoty, a na drugiej nikogo nie można winić. Nie było łatwo przetransportować zwłoki rodziny Lawson do lokalnego domu pogrzebowego, ponieważ utrudniał to mocno śnieg albo zaspy. W związku z powyższym, wszyscy, którzy tylko mogli pomóc, a byli już zgromadzeni na posiadłości Lawsonów, wzięli prześcieradła żeby owinąć je wokół ciał i na zmianę przy pomocy sań transportowali ciała do miasta. Początkowo plan zakładał, że ciała będą dostarczone do domu pogrzebowego w Walnut Cove, ale szybko stało się jasne, że nie będzie tam wystarczająco dużo miejsca na wykonanie autopsji oraz zabalsamowanie ośmiu zwłok, więc ciała zostały przetransportowane do Madison w Karolinie Północnej. Doktor CJ Helabisz, koroner z hrabstwa Stokes, przy pomocy doktora Taylora z z John Hopkins Medical Center w, Bar w Baltimore, dokonali autopsji. Doktor wyciął mózg ze zwłok Charliego Lawsona, żeby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania. Tak więc dr Taylor przetransportował mózg w słoiku. Wypełnionym formaldehydem do szpitalu John Hopkins. Późniejszy raport wykazał, że Lawson miał stosunkowo mały mózg, jeśli chodzi o objętość albo wielkość, a jedna z centralnych części wyglądała na nie w pełni wykształconą, ale poza tym mózg mężczyzny nie wykazywał jakiejś nienormalnej czy podejrzanej budowy. Dwa dni później, 27 grudnia, Trumny zostały przetransportowane z domu pogrzebowego na pobliski cmentarz. Cała rodzina została pochowana w grobowcu rodzinnym w Germantown w Karolinie Północnej. Jak donosiły później gazety, około pięć tysięcy ludzi brało udział w ceremonii. Siedem trumien zostało wstawione do głębokiego dołu, wykopanego przez rodzinę i przyjaciół. Najmłodsze czteromiesięczne dziecko Mary Lou zostało pochowane w trumnie razem z matką. Trumna Charlie'ego Lausona. trumna Charlie Lausona spoczęła razem z rodziną, którą pozbawił życia. Dosyć szybko po ceremonii pochówku, brat Charlie'ego, Marion, zaczął kręcić biznesy na rodzinnej tragedii. Za równowartość około 25 centów pozwalał turystom odwiedzić dom rodziny Lawson. To znaczy nie do końca ten prawdziwy, oryginalny dom, ale pomieszczenie upozorowane na dom rodzinny Lawson. I miejsce to mieściło się przy Brook Cove Road. Wszystko zainscenizowane było tak, jak w prawdziwym domu. I było tak autentyczne, że na stole w kuchni zawsze stało to samo ciasto, które najstarsza córka lousonów upiekła tego feralnego dnia rano. Tak więc turyści mogli sobie uszczknąć kawałek tego placka jako pamiątkę z wizyty w domu Lawsonów. Marion bardzo mocno bronił swojego pomysłu otwarcia domu i pobierania pieniędzy za tę wizytę. Wszystkie uzyskane środki pieniężne miał przekazywać Arturowi. Niestety nie jest wiadome, ile Marion zarobił na tym biznesie i czy w ogóle jakiekolwiek środki przekazał Arturowi. Nie jest też dokładnie jasne, przez jaki czas dom ten był otwarty do zwiedzających, ale źródła podają zakres na pewno kilku lat. No i jakie motywy stały za zbrodnią, jakiej dokonał Charlie? Otóż, jedna z teorii, która rozpala umysły ludzi, jedną z teorii było to, że Charlie wcale nie zamordował swojej rodziny. Natomiast miał zostać wrobiony w zbrodnię, bo rzekomo miał być świadkiem czegoś, czego nie powinien widzieć. Tak więc przez wiele lat rodzina i przyjaciele zmagali się ze znalezieniem jakiegoś sensownego powodu, dla którego Charlie miał dokonać tak straszliwej zbrodni. Eee, najbliżej to chyba senso najbliżej sensowności to był chyba ten argument, że po prostu był w, był w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie i widział coś, czego nie powinien wiedzieć i ktoś się na nim zemścił. Natomiast ludzie zastanawiali się, czy zamordowanie rodziny nie było efektem jakiegoś urazu głowy, którego on miał doświadczyć kilka miesięcy wcześniej. Jednak sekcja zwłok ani badanie mózgu nie wykazały żadnych urazów fizycznych. Kilka miesięcy przed zbrodnią, Charlie miał narzekać swojemu lekarzowi na jakieś bóle głowy, których doświadczał, oraz na bezsenność. Miał też zachowywać się dziwacznie, nieracjonalnie. 61 lat po zbrodni dokonanej przez Charliego Lawsona, czyli w 1990 roku, autorka książki White Christmas, Bloody Christmas poczyniła założenie, że, że Charlie jako głowa rodziny mógł napastować swoją najstarszą córkę Mary, co w końcu doprowadziło do ciąży dziewczyny. Informacja ta miała pochodzić od pewnej osoby, która miała o niej słyszeć od kogoś innego. Podczas zwiedzania domu Lawsonów, co miało mieć miejsce niedługo po dokonanej zbrodni, krótko przed wydaniem książki, autorka miała otrzymać telefon od Steli Lawson, członkini rodziny Lawson, która, z którą przeprowadziła wywiad. Stella powiedziała, że jako dziecko słyszała, jak szwagierka Fanny Lawson, czyli żona Charliego, oraz ciotka Stelli i matka Stelli rozmawiały o tym, jak Fanny zwierzyła się im z podejrzanego, że tak się wyrażę, związku między Charliem a Mary. Rzekomo Mary miała rozmawiać z bliską przyjaciółką Elo May. Kilka tygodni przed feralnymi świętami 29 roku, o tym, że Mary jest w ciąży, a jej, ojcem, a jej ojciec był ojcem jej dziecka. Ella May powiedziała także, że oboje rodziców Mary byli świadomi, że ich córka jest w ciąży ze swoim ojcem. Niestety tych rewelacji nie można potwierdzić żadnym raportem z autopsji, ponieważ ta informacja no, nie została tam ujęta. Autorka książki rozmawiała też z innym przyjacielem rodziny, Hillem Hamptonem. Mężczyzna potwierdził, że tak, w rodzinie Lawsonów były problemy, ale jednak odmówił rozwijania tego wątku. No i do dzisiaj niestety nie wiemy, czy masowe morderstwo, jakie dokonał Charlie, było zaplanowane, czy spontaniczne i czy jeśli ojciec planował wymordować całą rodzinę, to czy celowo wysłał Artura do miasta żeby z jakichś jemu znanych względów go po prostu oszczędzić. A może nie oszczędzić, a bardziej ułatwić sobie mordowanie, wiedząc, że nie zostanie w domu nikt, kto jakoś mocniej sprzeciwiłby się ojcu. Niestety to są pytania, na które nie uzyskamy odpowiedzi, mimo najszczerszych chęci. Natomiast to, co jest pewne, to to, że w Madison, w Karolinie Północnej jest muzeum poświęcone zbrodni, jakiej Charlie dokonał na swojej rodzinie. Sam Arthur Lawson zmarł w roku 1945, a powodem jego śmierci był wypadek, jaki miał na motocyklu. W chwili śmierci miał lat 32, zostawił czwórkę dzieci oraz żonę. A Wy jak myślicie, co się stało Charlie'emu? Czy planował em, morderstwo, morderstwa? Czy była to jakaś właśnie spontaniczna akcja? Co się mogło stać? Dajcie znać w komentarzach, a póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Do jutra.